Oj, nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Mam w tym momencie w ręce książkę w Minecrafcie, którą wczoraj znalazłem. I nie przeczytałem jej na odcinku, uciąłem tam film po tym, nie? Ale muszę wam ją przeczytać, bo naprawdę dowiedziałem się rzeczy, której nie wiedziałem, a która jest dosyć straszna, więc uwaga. Biorę tą książkę, oczywiście ją czytam, zanim przejdziemy dalej, to kończę łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. A ja, uwaga, znaczy może takich, może nie chcielibyśmy takich odcinków, bo to nie jest zbyt dobra informacja, uwaga. Witaj Toast, to ja Herobrine. Uwięziłem Paliona w miejscu, które dla was nie jest widoczne, ale jak wykonasz dla mnie kilka zadań, zdradzę ci, gdzie jest Palion. Jak ja to przeczytałem, to sobie myślę, co jest grane, dlaczego? Ja już myślę, że ten Herobrine jest tam gdzieś zamknięty na tamtym starym świecie, a on dalej jest, grasuje i jeszcze w dodatku porywa moich kumpli. Dobra, pierwsze zadanie kryje się w bazie, którą już znasz i w miejscu, w którym nigdy nic nie znalazłeś. Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale czekajcie, pierwsze zadanie kryje się w bazie, którą już znasz. Bazę, którą już znam, baza, którą już znam, baza, którą już znam. Ja znam bardzo wiele baz, w tym jest problem. Która baza mogła to być? Czekajcie, bo nawet szczerze mówiąc nie wiem, o jaką bazę może chodzić. Jest ten Chef Cave, ale kurczę, o nim raczej Herobrine nie wie, więc to raczej nie. Ja mam jakąś bazę, ja mam masę różnych baz, nie? Więc w sumie kurczę, ale to raczej nie powinna być żadna z moich baz, chociaż może pod Toastem? Ej, może chodzi o tą, może chodzić o tą bazę pod moim Toastem. Dobra, sprawdzamy to, koniecznie trzeba to sprawdzić. Dobra, jestem pod moim Toastem, ale zanim tam wejdę, to muszę wam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Na moim kanale gramy od zawsze w Minecraft, dlatego jestem pewien, że fanów tej gry tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Więc dzisiaj pokażę wam grę, która jest zdecydowanie dla takich osób jak wy. Mowa tutaj o grze Minecraft Portal Dash od marki Ravensburger, przy której możecie spędzić świetny czas z rodziną i przyjaciółmi. Ta gra polega na kooperacji między graczami, co jest dosyć nietypowe, dlatego przy stole rodzinnym raczej nie powinniście się pokłócić, no chyba że ktoś podejmie złe decyzje i wszyscy zginiecie. W trakcie rozgrywki będziemy toczyć walki z różnymi mobami na mapie, która jest bardzo rozbudowana, dlatego rozgrywka nigdy wam się nie znudzi, a dynamika i losowość przy rzucie kostkami dodatkowo podnosi ilość emocji. Moim zdaniem jest to super sposób na spędzenie czasu z rodziną, dlatego zapraszam was do opisu, bo właśnie tam jest link do strony, na której możecie kupić swoją grę planszową Minecraft Portal Dash. Dobra, wchodzimy do tej bazy, trzeba tutaj zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Czy tutaj jest jakaś rzecz, pierwsze zadanie tu musimy znaleźć, czyli tak, tu jest jakiś mój wózek. Okej, czemu tu jest rozwalone? Ja tego nie rozwalałem. Okej, ktoś tutaj był, a to? To było zamknięte, dlaczego ktoś to otworzył? O co tutaj chodzi w ogóle, co jest grane? Dobra, przechodzimy tutaj, dobra, jest okej, dobra. Tutaj nic nie ma. Książki, szukajmy książek, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, chociaż tam nic nie ma. Dobra, tu jest w ogóle dźwignia, więc trzeba to... Dobra, dlaczego to nie działa? Przepraszam bardzo, dlaczego to nie działa? Dobra, ktoś mi zepsuł mechanizm, nieważne. To jest książka, ale to jest zaproszenie, to nie. Czyli krótko mówiąc, nie ma tutaj nic z tych rzeczy. Czyli to chyba nie chodziło o tą bazę, chyba że tu. Tu też nie. Ej, dobra, to chyba nie chodziło o to miejsce. Dobra, czyli jednak nie ta baza. Ej, o jaką inną bazę mogę? A ja wiem, jest to przecież ta baza Herobrine'a. Może mu chodzi o tą jego bazę. Dlaczego tu jest rozwalone? Co tu się wydarzyło w ogóle? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Idziemy stąd i polećmy do tej bazy tam, w tym. Może o tą bazę chodzi. Dobra, sprawdźmy to koniecznie. Ja, widzowie, siedzę daleko od biurka, bo uwaga, patrzcie to. Tak. Pies mi siedzi na kolanach, jak zwykle tutaj piękny towarzysz, prawda, Minecraftowej przygody ze mną jest, więc niestety nie mogę się dosunąć do biurka na maksa, bo mi trochę blokuje, ale mam nadzieję, że to chyba dla was niewidoczne. Dobra, wchodzimy tu do środka i zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja tutaj. Czekajcie, przeczytajmy to jeszcze raz. Pierwsze zadanie jest, kryje się w bazie, którą już znasz i w miejscu, w którym nigdy nic nie znalazłeś, ale ja tu w sumie znalazłem, nie? Chyba, że tu nie znalazłem nic. Wiem! Pamiętacie, ja ostatnio na odcinku powiedziałem, że w tym miejscu za każdym razem przychodzę i zerkam do tych skrzynek i nigdy nic w nich nie ma. Jak teraz coś tam będzie... Jo, dobra, sprawdzamy to. Uwaga, wchodzimy do środka i teraz tak. Skrzynka pusta. Puste. Dobra, mamy. O nie, dobra, mamy. Jest, zadanie pierwsze, dobra, czyli dobrze to przekminiłem. Tutaj, zadanie pierwsze jest tutaj, się kryje, okej. Jeszcze tak profilaktycznie sprawdzę tylko resztę tych wszystkich rzeczy. Dobra, tu nic nie ma, okej, czyli możemy być spokojni, o to chodziło. Dobra, przeczytajmy to zadanie pierwsze. Nie wiem, co to będzie. Ale troszkę się boję, dobra. Zadanie pierwsze, oboje wiemy, gdzie Palion skrywa swoje najcenniejsze rzeczy. Potrzebuje dużo diamentów i innych cennych kamieni, dlatego przynieś mi wszystko, co znajdziesz w domu Paliona. Nie, błagam, tylko nie to.
okradanie ziomka, który zresztą nie ma go w domu. Nie mogę mu tego powiedzieć, bo nawet nie wiem, gdzie on jest. No ładnie, ładne jazdy. Kurczę, nie wiem, czy wy wiecie, jaka tam jest skrzynka u Pawła. Ja wiem, to jest ta skrzynka, kurczę, burmistrza. Burmistrza miasta Palionowo, to jest chyba najcenniejsza skrzynka na całym Palionowie. W niej jest tyle diaksów, że ja prawdopodobnie tyle diaksów nigdy na oczy nie widziałem, nie? Tam już są bloki diamentów, bloki. I chodzi mi o tą skrzynkę dokładnie. Proszę, żeby ona już była pusta, błagam, błagam. Nie chcę być osobą, która będzie go okradać, nie? Proszę, tu jest jakiś ten. Jeśli ma tutaj tost... Aha, to dobra, to ja to zostawiałem. Dobra, kurde, już myślałem, że jakaś inna tabliczka to jest, dobra. Czekaj, co? Tutaj tost? Ktoś już mnie dwa razy okradł i lepiej będzie? Jak wszystko, co cenne, ukryjesz w tylko... On tego nie... Ej, on tego nawet nie przeczytał, bo go nie było. O nie, czyli tu są te rzeczy. Tu są te rzeczy na banku. On tego nawet nie przeczytał, bo go tu nie było w tym czasie już. Dobra. Nie ma. Nie ma diamentów w ogóle. Ej, dobra, zabrał diamenty. Zabrał diamenty, ale są jeszcze te. Dobra, muszę to zabrać, bo ja muszę się dostać do Pawła. Więc koniec końców ja muszę to zabrać. Wiecie, mógłbym tego nie kraść, nie? Ale tam jest powiedziane, że jeżeli ja przyniosę te wszystkie rzeczy, to dostanę się do Paliona. Ale nie ma w sumie to. Te rzeczy są ważne, ale nie najważniejsze. Diamentów nie ma, wiecie, o co chodzi. Ktoś już diamenty zabrał. Albo Paweł je schował, choć nie, tam były chyba wcześniej. Ktoś musiał je zabrać, dobra, nie jestem złodziejem tym, nie? Ale przejrzę tak tylko profilaktycznie. Tutaj, no dobra, cenne kamienie, dobra, zabierzmy też to, niech będzie. Bo chodziło o cenne kamienie, to może się dosiedzieć, gdzie jest cenne kamienie. Nie chcę, że tak powiem, zwalić tego zadania, bo jednak chciałbym się dostać do Pawła, dowiedzieć się, gdzie on jest i po prostu, wiecie, na przykład, nie wiem, spotkać się z nim. Powiem mu oczywiście, że okradłem go, ale to by było wszystko w dobrej wierze. Mam nadzieję, że mi się nie zdenerwuje na mnie, nie? Byłoby miło. Dobra, czyli tutaj jest jakby to bezpieczne, ale dobra. Tu jest jeszcze domek palią, na dobra, pytanie, czy... Dobra, musimy tam wejść. Tu nie wejdę, bo to jest zamurowane, ale oczywiście ten można wejść normalnie. Nie próbujcie szukać paliona, jeśli złamiecie tę zasadę, będziecie tego żałować. Paliona już nie wróci, wymyślcie inną nazwę tej wioski. Słuchajcie się mnie, bo inaczej każdy... O kurde, zaczyna się niedobrze robić. Zaczyna się niedobrze robić, co ja tu odkrywam za rzeczy. Dobra, tu nic nie ma. Okej, czyli nie ma tych cennych rzeczy, a tu? O kurde, nie biorę tego. Zielonych już nie zabiorę, biorę tylko bloki emeraldów. Jakby co, ja tego nie widziałem, chodziło o kamienie, okej? To nie jest kamień. Zielone to jest pieniądz, to nie jest kamień. Ja tego stamtąd nie biorę, nie ma szans. Niech te zielone tam zostaną. Dobra, czy jest jeszcze jakieś miejsce, w którym Palion mógłby coś chować cennego? No nie, no chodziło o ten domek, dobra, ja lecę to odnieść tam. Lecę to odniosę, powiem, że to było wszystko, co było. Tu nie ma żadnych diaksów, czyli w sumie najważniejszego, bo diaksy tak naprawdę są kluczowe. Z tego można najwięcej rzeczy kraftować, a tak naprawdę z emeraldów co on może z tego zrobić? Kupi ze coś? No dobra, no nie kupił mnie na targu, no chociaż to teraz już zielone tu są do kupowania. Może u wieśniaków się powymienia? No nie wiem, to bardzo jakby niewiele może ten Herobrine, więc jakby chill, ja to zostawiam tu, bo nawet jeżeli mu to tutaj dam, to on z tego za bardzo niewiele może zrobić. Niech to tu jest, nie obchodzi mnie to, to nie są najcenniejsze rzeczy. Nie ma diamentów, to jest najważniejsze, że nie ma diamentów. Że nie musiałem okradać go z diamentów, a wiem, że tych diamentów tam naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Mega dużo ich tam było, więc cieszę się, że to nie jestem osobą, która go okrada. Dobra, pierwsze zadanie mamy zrobione, teraz muszę czekać po prostu, aż on mi poda miejsce, w którym kolejne zadanie mogę, że tak powiem, zdobyć. Więc tak naprawdę musimy czekać na kolejny odcinek, no bo... Bo ja nie wiem, gdzie mam szukać kolejnego odcinka i liczę na to, że takie zadanie dostanę. Nie wiem, w skrzynce, czy dostanę jakoś w inny sposób, nie wiem. To się wszystko zobaczy. W każdym razie ja, widzowie, w tym momencie kończę ten odcinek, ponieważ nie wiem, co mam dalej robić. Zrobiłem to zadanie, zabrałem wszystko, co jest najcenniejsze, oddałem to Herobrine'owi. Mam nadzieję, że Paweł się na mnie nie zdenerwuje i że dalej będziemy przyjaciółmi.